Actually, I'm the one who thinks everything's a pain in the ass. Wojna klonów. Who are you? I wouldn't think that. Yeah, right. How long are you going to keep deluding yourself? Screw the shopping district and Juness too. You're sick of everything, especially living out in the sticks. What are you saying? That's not true. You put on a good show of being carefree and happy-go-lucky because you're so terrified of being alone. Jaki w tym jest problem? The more the merrier, right? You've got to be surrounded by people to block out the pain of isolation. Czy to czasem nie jest tak z każdym człowiekiem? And what's this about checking out this world for Saki-senpai's sake? Ha! I know the real reason you keep snooping. Stop it! Why so panicked? I thought I was just spouting bullshit. Or maybe I do know everything you're thinking. Why's that? Because I am you. You just came because you thought it sounded like a good time. What else is there to do out in this shithole? A world inside the TV. Now that's spokój się. You didn't have a single other reason for coming here, did you? It's not true. Stop! Stop it! You're just trying to act like a big shot. If all went well, hey, maybe you could even be a hero! Kto by nie chciał być bohaterem? And that senpai you were so sweet on? Her death was the perfect excuse. That's not true! Spokój się. What are you? Who are you? I already told you. I'm you. Your shadow. There's nothing I don't know about you. Screw that. I don't know you. You can't be me, you son of a bitch! Zjebałeś. Tak mocno, że aż scenka się pojawiła. That's right. See it again. You're not me! You're nothing like me! Yeah, that's right. I am me now. I'm not you anymore, see? Super Saiyana się teraz zmienia! Nie! To coś. Czemu kurde on też musi mieć takie łapy duże? Tak czy siak w łeb dostanie. I am a shadow, the true self. I'll crush everything that bores. Pozwól, że cię zabawię. Starting with you. Shit. Dobry start, kurde, wywaliłem się na dupę. Nie martw się, dam radę. Wiem. Wiem. Tak więc no, wiem, że pewnie już to słyszeliście w Personie 3 i tak dalej, no nie, ale jako, że no, być może byli ludzie, którzy nie oglądali trójki, to będę musiał jeszcze raz, kurde, wyjaśnić i tak dalej, jak walki wyglądają, no nie, więc mniej więcej tutaj chodzi o to, że jak się bronisz, to nie dość, że dostaniesz mniejsze obrażenia, to jeszcze jak masz jakąś słabość, tak jak ten wiatrem zaatakował, no nie, a ja byłem słaby przeciwko temu, to nie dostanie dodatkowej tury od tego. Tak więc no, let's do this! Power charge zrobił, tak? Więc to jest dobry moment, żeby się obronić. Teraz jest dobry moment, żeby dać mu wpiernicz. Może bufnąć się też powinien.
To będzie dobry pomysł. Mam dość ograniczone te przedmioty leczące, więc... Okej. Okay. Czyli no, wystarczy, że zrobię tak. I tak to nic innego nie mogłem. O kurwa. Jak to działało? Bo jak się bronił, to ja powinienem się bronić, bo wtedy użyję Wind of Oblivion. Dobra. Kurde, niepotrzebnie się zbufowałem do jasnej cholery. Powinienem po prostu go walić i tyle, z całej siły. Ale muszę uważać też na SP. Bo jednak ten buff trochę zabrał na mnie. SP, no. A! Wiem jak to jest! Myślisz, że jesteś kurde... jakąś żabą czy coś? Nie wiem czemu, ale jak tak patrzę na niego, to... te żaby z Naruciaka mi się kojarzą, nie wiem czemu. Ha! Power charge, jeszcze czego? No to pokaż, na co cię stać! Ale nie jeden raz! No może jeden raz lepiej, żebyś pokazał, bo to oznacza, żebyśmy więcej obrażeń dostali na klatę. Ale działa! Do tej pory! No dawaj. Rzeczywiście, mocno bolało. Uj, co? Se możesz. Wiem, że ta walka jest ekscytująca, nie? Ale... tak to już kurde jest. Mam nadzieję, że krytyka nie walnie, bo to było po mnie. W sumie wiesz co, masz jeszcze raz. Se możesz. Bo w tej turze padniesz! Do widzenia. Dawaj z tego soczystego expa. 138. I znowu na następny level 3 potrzebuję. O, Rakunda nam się przyda. To jest debuff od obrony chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak, to jest to. Hell yeah! Co żabo, zjedz sobie muchę! A nie, to był Yosuke, cholera, myślałem, że to jego cień. Yosuke, are you okay? Yeah. What happened? Chcesz muchę? Przestań, to nie ma sensu. That thing came from you, Yosuke. You have to admit it, or it'll go berserk again. Wygląda na to, że Yosuke nie waha się z zaakceptowaniem tego. Wszyscy są w środku tacy sami. Is that supposed to be comforting? Yes. Hurts to face yourself. Hmm. To prawda. I knew it wasn't lying. I was so ashamed that I didn't want to admit it. You're me, and I'm you. When you get down to it, all of this is me.
No. Wyglądasz stylowo, że ja pierniczę. Ale mój Izanagi jest bardziej stylowy. Nie myśl sobie. No. Dostał Jiraiya. This is my persona. Mówiłem, że to ma związek z Naruto, kurde. We heard Senpai's voice. I wonder if that was something Senpai had been keeping deep down inside. No raczej. He was a real pain in the ass, huh? Jakby nie patrzeć, kurde, niektórzy ludzie są fałszywi. What a way to find out. Jeez, this is so embarrassing. Dawaj, wstawaj. If you weren't here, I don't know what would have happened. Thanks. Byłoby miło, gdybyś raz powiedział moje imię. Ale wiem, że nie możesz, bo nie jesteś do tego zaprogramowany. Hey, Teddy. Could Senpai have been attacked by her other self here? Bardzo możliwe. Like how it just happened to me? I think so. The shadows here were originally born from humans. Sometimes the fog clears, then they all go berserk. And you saw what happens next. A strong-willed shadow draws others to it, and the big mass of shadows kills the host. So that's why people die when it gets foggy in our world. Yosuke's pretty worn out. Nie tylko on. This world isn't made for humans. It's not comfortable for you here. I don't hear any more voices. I think we're done with this place. Let's go back. Let's go. Cholera, zapomnieliśmy o Chie. Chie chips. Hey Teddy, you said that this place is reality for people who enter, right? So that shopping district and the weird room we saw before, did they exist because the ones who died entered this world and it became their reality? I guess what I'm trying to ask is, did those places form because of the people who entered this world? I don't know. It's never happened before. But that's probably where they were when the shadows attacked them. Ten świat ich zabił? The fog does lift here sometimes. The shadows get really violent then. I always get so scared I have to hide when it happens. I sensed people here twice before, but both of them disappeared after the fog lifted. To ma sens. So let's get this straight. Senpai and that Yamano lady were thrown in here, and since they couldn't get out, they wandered around. After a while, that shadow thing came out of them. The fog cleared, it went berserk, and it ended up killing them. Does that sound right? Mm-hmm. So if I'd been here until the fog cleared, I would have been in much deeper trouble? Mm-hmm. Yeah, I'm pretty sure. You are lucky. Sensei and me were here with you. Damn it! Senpai and that announcer, they were stuck here all alone. No one could save them. Yosuke. They disappeared when the fog lifted, but they were safe before that. No shadows attacked them. They attacked us, though. Maybe they're keeping a close eye on us. They might see people who investigate this place as enemies. It'll be dangerous, but we might be able to fight them. We might save people. Hell yeah! Are you saying if anyone else gets thrown in here, we can save them before they disappear? No, raczej tak. Like how you guys just saved me? Raczej tak. Możemy spróbować. Anyways, we need to catch the one who's throwing people in here and make him stop. Ja dokładnie wiem, kto to jest. Ale nie powiem. Yeah. I'm finally starting to understand what's going on. Nanako. Can I ask something too? If shadows are born from humans, what was Teddy born from? Steadiego. You don't even know where you came from? How should we know? No bo wiesz, Teddy, no. Mama mi i
tata mi któregoś dnia powiem, jak będziesz pełnoletni. I know some things, mostly about this world, but I don't know anything about myself. To be honest, I never thought about it until now. Are you serious? Raczej. No wonder we couldn't get a straight answer out of you. Will you guys come back here? Nie tak, że mamy jakieś inne te... inny sposób, by to ogarnąć wszystko. Nie mamy wyjścia. Then, will you keep your promise? Nie mamy wyjścia. Well, you're the one who said you weren't letting us out unless we do. Oh, that's right. Okay, I'll let you out. But there's one thing. I'll be waiting for you guys here. Oko. You need to come in from the same place every time, so we can meet up. Od tego samego miejsca? Kurde, Reksiu, spokój się, no! You could come in from somewhere else. Wiesz co, spadaj, wypuszczę cię. No, ja pierdzielę. No idź. Będzie spokój. Przynajmniej do końca Elpa. Kurde, już prawie 3 godziny nagrywam. Dobrze by było, gdybym mógł miał dostęp do kolejnego save pointa. You might show up somewhere I couldn't get to you. Then you'd be doomed. Got it? Well, pretty much. All right, can you show us the way out? Roger that. One exit coming right up. Znowu trzy. Cool. First we need to make sure there aren't any employees milling around out there. Yeah, 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 yeah. Okay, go, go, go. Squish. Ty pedoberze. Hey, stop squeezing, you little. Nie podobały mi się te dźwięki. O, hej, wciąż tu jesteś? You guys came back. Huh? Gee. Whoa, what's with that face? Wygląda normalnie dla mnie. O! Ow! The nerve of you guys. You are such morons. I can't believe this. You guys suck. The rope got cut off and I had no idea what to do. I was so worried. Mogłaś wejść z nami do środka. Ale dobra. I mean scared stiff, damn it! I hate you both! Nie, to nie moja wina! I spierniczyła. Mam nadzieję, że jesteś z siebie zadowolony, Josuke. I think that might have kinda sort of been our fault. Maybe we did go a little too far. Ja umywam od tego ręce. Ja dostałem Pikachu. Let's apologize to her tomorrow. I'm completely wiped out. I'm gonna go home, soak in the shower for a while and get some sleep. I think I'm gonna sleep well tonight. Po czymś takim. Well, see you in the morning. Na razie. Czy flute play nie podczas chodzenia do domu ze szkoły? A, no tak, o tobie też zapomnieliśmy. Mm-hmm. Chcesz być Daphne? Kudłaty jest już zaklepany. Oh, are you surprised to see me dressed this way? My parents sent me out on an errand. I zamiast wypełniać tą prośbę, to ty tu siedzisz. Getting used to your new town and school? Tak jakby. I'm glad to hear that. It must be difficult moving to a place you know nothing about. Coś o tym wiem.
I've never been out of Inaba, so I wouldn't know what it's like to transfer to a new school. Oh, are you getting along with Chie? I mean, I always leave early, so... Ta, jest spoko. Dobrze się dogadujemy. I'm glad to hear that. Chie is very supportive, you know? It's always her who gives me the little extra push I need. W moim przypadku to Teddy. We had homeroom together last year too, and I still remember how we'd cut class sometimes. Ja jestem pilnym uczniem, nigdy nie wagaruję. Oh, I should get poza dniami, w których wagaruję. I need to make tomorrow's arrangements with our head chef. Our inn can't function without me right now. I'll see you at school then. To na razie. Evening. Czyżby to było to? Oj, shit, niechcący. Dad's late. Co za niespodzianka. Our next story is an update in our ongoing report on the bizarre murders occurring in Inaba. At around 7 a.m., local high school student Saki Konishi was found dead in Inaba's residential area. Since the body was positioned similarly to the last victim, and since Miss Konishi was the one who discovered that body, police are proceeding under the assumption that this may be a serial murder case related to the death of Mayumi Yamada. Pewnie ta coś widziała i zabójca chciał ją uciszyć. The coroner's report has established Miss Konishi's time of death at around 1 a.m. last night. The body went unnoticed until this morning as a result of the heavy fog blanketing the area. Another incident. Jakby nie patrzeć. Dad won't be coming home tonight. No, nic z tym nie można zrobić. Yeah, that's how it goes. He's a detective, so he's really busy. A ty masz głos jak Aigis. Wygląda na to, że Nanako jest... Można na nią liczyć mimo jej wieku. Mimo jej wieku też może zamordować. Located upstream of Samegawa River is the town's oldest historical landmark. Vacationers are known to travel surprising distances in order to visit its open-air, radium-rich hot springs. After the incident with Miss Yamano, the manager has stepped aside, leaving her daughter Yukiko to fill her shoes. Uh-oh. Yukiko jest w telewizji i ma kimono. In other words, she's a manager who's still in high school. Now that has a nice ring to it. Let's see if we can interview her. Excuse no, raczej możesz, bo ona... Jej portret stoi w miejscu. Are you speaking to me? We've heard that you're the new manager. Is it true you're still in high school? Oh, well, I'm only filling in temporarily. Someday, though. That aside, wow, you're looking gorgeous in that kimono. You must have had a lot of male visitors. Ten reporter mnie wkurwia. Huh? No. Nie tylko mnie. Tak, tak. Oftopuje. This is boring. Nie, to nie jest nudne. Oh, I need to do the dishes. Zdecydowałeś się pomóc w zmywaniu. Okej, okay, wszystko, tylko mnie nie zabijaj. Nanako Decyborg. Teraz możesz zobaczyć twój status wciskając trójkąt. Nareszcie! Dobra. Tak więc no, jak już jesteśmy przy tym, to no, Yosuke jest już w naszej drużynie. I tak, co mogę o nim powiedzieć? Chwila, persona. No, przy okazji o mnie co mogę powiedzieć, nie? Jestem zajebisty! Blokuję ataki ciemności, co oznacza, że żadne mudo i takie gówna nie załatwią mnie jednym ciosem, ale Hama raczej załatwi. Tak, i no, mam Zio. Cliff się nie przyda, ponieważ no w tej grze obrażenia fizyczne
skille z obrażeniami fizycznymi znaczą coś tylko jeżeli zadają heavy physical damage albo severe physical damage dla jednego przeciwnika albo dla wielu, zależy. No i buff od obrony i debuff od obrony. I szczerze mówiąc, debuffy bardzo się przydają w tej grze, ponieważ nikt z naszych członków drużyny nigdy nie uczy się żadnych debuffów, więc to jest tak jakby nasza broszka, że tak powiem, no nie? A Rakunda bardzo nam się przyda. I Tarukadze od ataku buff. No, i tak. Josuke, więc tak. On jest podatny na prąd, silny przeciwko wiecznym atakom. Ma wieczne ataki, ma fizyczne, ale on przez ten cały czas będzie miał chyba tylko basz przez bardzo, bardzo długi czas, więc to nam się nie przyda i może też leczyć, ale jego skille leczące ograniczają się do jednego członka drużyny. I tak, ma też buffy uników i trafień, czyli no, będzie mógł buffować też trochę. I czy coś jeszcze? No, w sumie to chyba w większości na tym polegają jego skille, więc no, całkiem standardowy koleś, muszę przyznać. Okej. Okay. I to by było na tyle. Czy mam coś jeszcze do zrobienia? Chwila, moment. O kurde, ale mam mało HP i jest, ale to nic. Zaraz pójdę spać i wszystko będzie git. No i git. Tak jest nasz ekwipunek. Status, system, dobra. To w takim razie zeżrę tylko coś w lodówce. Nic nie łapie cię za oko. Dobrze, bo bym na pewno oślepnął na jedno oko. Dobra, tak więc myślę, że to chyba by było na tyle. Jak na pierwszą sesję z Persony 3. A 4! Akurat 3 godziny minęły, więc będzie może z 6 odcinków. Zobaczę, ile gra mi naliczyła czasu. 2 godziny 28 minut. No w sumie też w menu byłem, kurde. Wiecie, tam początkowe i tak dalej, przemówienia i co nie tylko, ale no. Dobra jest, nie jest źle. Tak więc, jeżeli chodzi o tego let's playa, na razie nie będę się na nim skupiał, od razu mówię, ponieważ chciałbym najpierw ukończyć albo Resident Evil 4, albo Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke, no nie, tak czy owak. W tym miesiącu, w styczniu, właśnie skupię się na tych grach. Jeżeli je już ukończę, to bez żadnego problemu będę mógł zająć się z Personą 4. Tak więc, no, od razu tak mówię, żeby nie było, że a kiedy będzie kolejny odcinek z Persony 4? To od razu mówię, że będzie w swoim czasie. Ale, no. Tak więc, mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że jakość nagrywania była całkiem spoko. I mam nadzieję też, że zbytnio wam to nie przeszkadzało. Tak więc, no, jeżeli chcecie oglądać tego Elpa, to prawdopodobnie oglądanie na mniejszym ekranie jest dobrym pomysłem, ponieważ jak na full screena da się to, kurde, rozmyte, to będzie, że ja pierdzielę może poza tapetą, która jest tam z tyłu, żeby, kurde, nie było czarnych pasków. Tak więc, no, to tak, Persona 4 żyje, ja też żyję, no nie, sorry też, że ostatnio nie było żadnych let's playów, ale no nie miałem czasu zbytnio, żeby nagrywać, tak więc, no, to będzie chyba 6 odcinek tego let's playa, no i koniec pierwszej sesji nagraniowej, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało, no i kolejna przygoda została zaczęta. Już widzę, kurde, kolejne 100 epizodów. Kurde. Ale hej, 3 dałem radę ukończyć, 4 też dam radę. Tym bardziej dlatego, że jest nieco krótsza. Przynajmniej w wersji oryginalnej na PS2. Tak więc no, to ja już się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrało i no. Widzimy się następnym razem. Cześć!